dopiero dosłownie 5 minut temu te opinie, z którymi nie mieliśmy możliwości się zapoznać przed głosowaniem. Te opinie, które dotyczą tak istotnej kwestii, były niedostępne dla senatorów i dopiero po powtórnym żądaniu udostępnienia tych opinii senatorom zostały przesłane nam w formie pliku elektronicznego 5 minut temu. Dziś na posiedzeniu plenarnym z naruszeniem regulaminu doszło do wprowadzenia tego punktu, pakt fiskalny, więc Senat będzie się tym zajmował. Głosowanie, które odbyło się na posiedzeniu plenarnym, to głosowanie było przed rozdaniem senatorom druków tekstu paktu fiskalnego i sprawozdania komisji. Więc senatorowie Platformy głosujący za przyjęciem do porządku obrad tego tak ważnego projektu ustawy nie posiadali sprawozdań, nie posiadali tekstu paktu, nad którym będą głosowali, nad którym będą debatowali. Proszę, senator Cioch. Umowa międzynarodowa, jaką jest pakt fiskalny, ona jest bardzo skomplikowana, także nie ma możliwości, ażeby w ciągu 5 minut z tą umową się zapoznać i poznać jej tajniki, a tajników tych jest niewątpliwie wiele. Zresztą sama nazwa tej umowy międzynarodowej, pakt, to budzi pewne takie dla mnie i dla państwa pewnie również skojarzenia. Mówi się pakt z diabłem, pakt Ribbentrop-Mołotow, także rzadko umowy międzynarodowe są określane mianem paktu. Jeżeli chodzi o reperkusje tejże umowy, to są reperkusje bardzo daleko idące. Nie tak dawno mieliśmy w Senacie spotkanie z panem prezesem Narodowego Banku Polskiego, z panem Markiem Belką i pytaliśmy o wejście, czy też ewentualnie nie wejście do strefy euro, ponieważ trzeba mieć na uwadze, że z paktu tego wynika, że wszelkie prawa, wszelkie uprawnienia będą przysługiwać tylko i wyłącznie tym państwom, które są w strefie euro. Czyli kraj nasz po ratyfikacji tego paktu praktycznie będzie miał bardzo ograniczone uprawnienia. Chcę wręcz powiedzieć, że te uprawnienia będą znikome. I pan prezes NBP-u Marek Belka jednoznacznie powiedział, iż wejście bądź nie wejście do strefy euro to jest decyzja polityczna. Tak samo ratyfikacja bądź też nie ratyfikacja tego paktu to jest również decyzja polityczna. Czyli dla nas co to oznacza? Jeżeli ten pakt zostanie ratyfikowany, a należy się spodziewać, że zostanie ratyfikowany, no to będą podejmowane dalsze kroki związane z przyspieszeniem procedury do wejścia do strefy euro. Chciałem też zauważyć, iż pakt ten narusza moim zdaniem artykuł 90 Konstytucji, czyli nie ta procedura. I po drugie, narusza on w sposób bardzo istotny pierwotne, podstawowe regulacje dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej. Przede wszystkim narusza traktat Unii Europejskiej, czyli stworzenie w ramach tego paktu będzie tworzona jak gdyby w ramach Unii pewna nowa instytucja. Nie mówi się w ogóle nic na temat MES-u, czyli Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji, który już został utworzony, na który kraje będące uczestnikami MES-u będą musiały wpłacić kwotę około 750 miliardów euro. No, jakoś unikają przedstawiciele Ministerstwa Finansów odpowiedzi na pytanie, ile nas ratyfikacja tego paktu będzie kosztować. W swoim czasie jeden z redaktorów w Rzeczpospolitej, pan Magierowski, opisał funkcjonowanie MES-u i wyliczył, nie wiem na ile te wyliczenia są prawidłowe,
że kraj nasz będzie kosztowało to kwotę około 24 minimum miliardów euro, ponieważ ten europejski mechanizm stabilizacyjny ma dysponować kwotą 750 miliardów euro. Także sprawy te są niezmiernie istotne, również z innego punktu widzenia, ponieważ ratyfikując pakt fiskalny, będziemy musieli zmniejszyć deficyt z 6% obecnie do 3%. Powstaje zatem pytanie, skąd my weźmiemy na to środki? To jest pytanie oczywiście, które można stawiać panu ministrowi, panu wicepremierowi Rostowskiemu. Uważam, że jego awans nie był przypadkowy i ma ścisły związek z podjętymi w trybie pilnym, co jest dla nas niezrozumiałe, działaniami związanymi z przystąpieniem do paktu fiskalnego, a następnie z działaniami związanymi z przystąpieniem do strefy euro. Ponieważ chciałem powiedzieć, iż pan minister finansów, obecnie wicepremier, w ramach MS-u będzie pełnił funkcję gubernatora, ponieważ tym europejskim mechanizmem stabilizacyjnym zarządza Rada Gubernatorów składająca się z ministrów finansów. I jeżeli chodzi o kompetencje tego organu, to są one olbrzymie. Także gdy Rada Gubernatorów zacznie funkcjonować, to rola rządu, rola parlamentów będzie zupełnie znikoma. No chciałem jeszcze podać taki przykład. Po ratyfikacji kraje, które ratyfikują pakt fiskalny, będą zmuszone projekty ustaw budżetowych przedkładać do zatwierdzenia temuż to gremium. Więc my będziemy sobie pracować, ale już z całą pewnością nie będziemy o niczym istotnym decydować. Bardzo proszę, pan senator Martynowski. Powracając jeszcze, szanowni państwo, do regulaminu Senatu, wyraźnie tam jest wskazane, że my dzisiaj nie powinniśmy obradować nad tym porządkiem, który został dzisiaj przyjęty, rozszerzony przez pana marszałka Borusewicza, dlatego że tam jest wyraźnie napisane w artykule 34, że my jako senatorowie powinniśmy dostać druki przynajmniej 3 dni wcześniej przed rozszerzeniem porządku obrad. Także regulamin został na pewno tutaj, został oczywiście nadużyty ten regulamin. Ja jeszcze, szanowni państwo, wracając do wczorajszej Komisji Finansów i Budżetu, chciałbym przez państwa tutaj zaapelować, bo wczoraj dziwna sytuacja powstała, bo pierwszy był taki przypadek, gdzie na Komisji Finansów przewodniczący komisji, który nie był obecny, a zgłaszał poprawkę, zgłaszał ją tą poprawkę telefonicznie. W regulaminie jest wyraźnie napisane, że musi być ta poprawka złożona na piśmie. Dziękuję. Bardzo proszę, jeśli są pytania. Pana Szczęsna-Jar, chciałabym uporządkować, czyli gdzie został naruszony regulamin? To, że powinno być 3 dni wcześniej, tak? Tak. Kwestia komisji. Gdyby ktoś mógł powiedzieć to, że tak powiem, pakiecie naruszenia regulaminu w sprawie wprowadzenia tego do porządku. Bardzo proszę. Wczoraj doszło do próby naruszenia regulaminu w trakcie procedowania w komisjach. Komisje mogą procedować nad projektem ustawy po uzyskaniu przez senatorów materiałów na tą komisję przynajmniej dzień przed posiedzeniem. Próbowano doprowadzić do przegłosowania sprawozdania komisji wczoraj, kilka godzin po tym, jak projekt wpłynął z Sejmu do Senatu. To się nie stało dzięki naszemu sprzeciwowi. Posiedzenie odbyło się dzisiaj. Na tym posiedzeniu oczywiście większość rządowa zaakceptowała projekt sprawozdania. Myśmy złożyli wniosek mniejszości, którym brzmi bardzo prosto: odrzucenie projektu ustawy w całości. Dziś o godzinie 10 pan marszałek zdecydował o postawieniu pod głosowanie w Senacie w kwestii uzupełnienia porządku obrad o ten pakt fiskalny.
naruszając regulamin, na co zwrócił uwagę senator Martynowski, naruszając regulamin, ponieważ powinniśmy otrzymać materiały, druki przynajmniej 3 dni przed przedstawieniem takiego wniosku. W trakcie, jak powiedziałem w moim wystąpieniu wcześniejszym, głosowanie odbyło się głosowanie w Senacie nad uzupełnieniem tego porządku odbyło się nawet przed rozdaniem senatorom druku sprawozdania. Czyli druk sprawozdania był rozdawany już po głosowaniu. Więc doszło tutaj do ewidentnego złamania regulaminu. Przez marszałka. I co państwo w związku z tym zamierzają zrobić? Po pierwsze złożyliśmy stanowczy protest. Po drugie, jest to niewątpliwie powód, kolejny argument w skardze konstytucyjnej, którą będziemy składali w związku z paktem fiskalnym. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania? Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy.